No Nelly, powiedz, czego się spodziewasz po Comic-Conie? Chcesz to robić teraz? Cześć, z tej strony Urgot. Kilka dni temu zdarzyło mi się wrócić z Comic-Conu i Game Good Expo, bądź Good Game Expo. No i stwierdziłem, że się przydałoby podzielić wrażeniami. Nagrałem troszkę materiału, jak widać, i sobie tam pogadamy. Ogólnie może tak zacznę od początku, czyli od samego dojazdu. No jechaliśmy z Poznania, tam większych problemów nie było. I powiem wam tak, że myślałem przez chwilę na początku, że sam Comic Con będzie gdzieś tak w centrum, a się okazało, że był na takich dalekich obrzeżach Warszawy i powiem wam, że dojazd tam na miejsce był z jednej strony plusem i minusem. Minusem był z tej strony, że to było no daleko, no tak z 15-20 minut jazdy, ale był plusem ze względu na to, że były darmowe autobusy, także naprawdę spoko sobie z tym poradzili. Nie było tam specjalnie jakichś tłumów w tych autobusach, także to spokojnie jeździły, bo one wyjeżdżały z dworca zachodniego i z dworca głównego, dlatego też jak ktoś wracał, to miał po prostu bezpośrednio pod dworzec. Czyli tak w przypadku moim i Nelly bez problemu, bo mogliśmy sobie ostatniego dnia podjechać na dworzec. No i oczywiście powrotne były troszkę, no wiadomo, zapchane, no ale to jest standard, no wszyscy chcą wrócić jakoś. Ale przechodząc do samego eventu, powiedziałbym, że tak naprawdę ten event, mówię tak pojedynczo jako event, bo łączę sobie Comic Con razem z Game Good Expo, które się odbywały tak naprawdę w halach obok siebie, że to był tak, nazwałbym to takim rozszerzonym Pyrkonem troszkę. Na pewno ten cały event nie miał atmosfery Pyrkonu, bo Pyrkon jest naprawdę aktualnie moim ulubionym eventem pod względem klimatu, jaki tam panuje, ale jeżeli chodzi, powiedzmy, o stoiska, to było praktycznie to samo, co na Pyrkonie, czyli było parę budek z grami planszowymi i było oczywiście jakieś tam pierdółek, biżuterii, koszulek, kubków i tak dalej. Były trzy gry komputerowe, oczywiście jakieś turnieje w LoL'a, w Overwatcha. Także niezmienne to wszystko było, dlatego tak nie czułem tej świeżości, jaką czułem, jak byłem pierwszy raz na Pyrkonie oraz na PGA, bo to jednak był mój pierwszy taki większy event, nie licząc jemu, na którym byłem. Aczkolwiek nie czułem jakiejś takiej świeżości, nie czułem takiego wow, ale to jest fajnie. Takie wszystko wydawało się już takie troszkę przejedzone. Aczkolwiek nie mówię, że to jest źle, ponieważ te stoiska tak czy inaczej zajmują trochę czasu. Zwłaszcza stoiska moje ulubione, tak osobiście z grami planszowymi, gdzie no, znowu mi się zdarzyło przewalić 200 na stoisku wydawnictwa Black Monk, które serdecznie polecam, jeżeli ktoś lubi wkurzać znajomych grając z nimi w jakąś grę planszową. Można było sobie pograć naprawdę super gry. No oczywiście można było też uczestniczyć w różnego rodzaju turniejach z LoL'a, z różnych gier. No mi się nie zdarzyło, aczkolwiek wiem, że takowe były. No i dla fanów cebulki, no oczywiście było dużo też takich spotkań z youtuberami, którzy stali sobie na scenie, gadali do publiczności, rzucali im smycze, ludzie się cieszyli. Także no to jest taki standard jak na każdym evencie. No i przechodząc tak naprawdę do samego sedna Comic-Conu, czyli spotkania z aktorami. Niektórzy aktorzy chodzili sobie tak naprawdę po całym evencie, tak w ogóle bez żadnej ochrony, po prostu tak sobie tak patrzyli. Jedną właśnie z takich osób był RJ Mite, nie wiem kto się czyta, raczej nie Mita, bo to jest tak niemiecko. No mniejsza po prostu osoba grająca Waltera Juniora w Breaking Bad. I ona sobie normalnie chodziła, ludzie nie za bardzo do niej podbijali ze względu na to, że tak naprawdę większość ludzi, która tam przyjechała, to ze względu no, dla Good Game Expo, więc no, ludzie nie kojarzyli go za bardzo. To mnie trochę smuci ze względu na to, że to tak naprawdę na samą Good Game Expo raczej bym nie przyjechał, bardziej mnie ten Comic Con zachęcił. Jeszcze wracając do tematu Comic Conu samego, bolało mnie trochę, że było tak mało aktorów, w sensie było zapowiadanych bardzo wielu, że z setki miał być dwoje aktorów, z czego jedna aktorka się wycofała, drugi w ogóle gdzieś się rozpłynął w powietrzu, nawet nie było o niej wiadomości. Słyszałem właśnie, że miały być dwa Comic-Cony, że jeden miał być 22-26 czerwca, czy jakoś tak, ale stwierdzili, że zrobią jeden. Aczkolwiek słyszałem, że we wrześniu ma być kolejny i to już nie ma być tak stricte warszawski, tylko że centralnoeuropejski. Dlatego mam nadzieję, że tym razem nie przyrzucą, jeżeli chodzi o aktorów, a że naprawdę będzie ciekawie. Co nie zmienia faktu, że pomimo niedużej ilości,
Gdybym oglądał grę o Tron, cieszyłbym się, naprawdę, bo było naprawdę sporo aktorów z gry o Tron. Nie było źle, tak powiem. Było na pewno poniżej moich oczekiwań ze względu na to, co zapowiadali na fanpage'u Comic-Conu, ale również nie było aż tak źle, żebym miał narzekać jakoś bardzo. Nie chcieliśmy robić takiego super oficjalnego spotkania ze względu na to, że na pewno znalazłyby się osoby, które narzekałyby na to, że zrobiliśmy to spotkanie w tym terminie, kiedy oni mieli tam jakiś panel do obejrzenia, albo turniej do zagrania, albo coś tam. Więc nie było oficjalnego spotkania, aczkolwiek wielu z Was i tak do nas podbiło i zagadało, co mnie bardzo cieszy. No, mam nadzieję, że się zobaczymy na najbliższym Comic-Conie bądź PGA. No i do zobaczenia w odcinku, którego już nie było jakiś czas i czas najwyższy się zabrać do roboty. Planujemy jeszcze z Nelly zacząć serię fanmailu i mam nadzieję, że ten pomysł wypali, ale jeszcze będziemy dawać znać. Napiszcie w komentarzach, co byście o tym sądzili. No i to by było na tyle, także trzymajcie się, na razie i cześć. Podał przegrał linię. I lubię powtarzać. Mam spaghetti. This week I'm spaghetti. His vomit's gonna sweat spaghetti. Mam spaghetti. He's nervous. No suffix, he's got spaghetti. Dobra. Halo. Halo, halo. Jezus. Ej, szerowane.